Żeby nie denerwować rodziców, to skręcałem do stajni i rano stajenni przychodzili na 6 na obrządek i zastawali mnie śpiącego razem z Henkiem w boksie. Tak się nam zdarzało parokrotnie. A on tak zawsze się położył, żeby broń Boże mnie nie naruszyć. Nie było wtedy telefonów, nie można było zrobić filmu ani zdjęcia, ale to była taka swego rodzaju sensacja w tej stajni, że Wojtek śpi z koniem. Jak dzisiaj opowiadam młodym ludziom, to nie bardzo wierzą, że tak było, bo ja wystartowałem w Igrzyskach Olimpijskich na koniu, na którym siedziałem od miesiąca i to był nasz wspólny debiut, czyli nie startowaliśmy wcześniej na żadnych zawodach. Ta moja przygoda olimpijska mnie skłoniła do tego, żeby zacząć poszukiwać odpowiedzi na wiele pytań. Istnieje takie określenie jak trudne konie. To są właśnie te konie, z którymi ludzie sobie nie potrafią poradzić. Jak sobie nie radzą, to popadają w... Właśnie powoduje to u nich frustrację. Jak to? Człowiek sobie nie może poradzić ze zwierzęciem? I bardzo blisko, od tego jest bardzo blisko do użycia przemocy i środków przymusu. Jak posiadłem świadomość, od kiedy na planecie Ziemia żyją konie, to był moment, który mi bardzo, bardzo ułatwił wiele rzeczy, bo mi właśnie pootwierał wiele szufladek. Zacząłem rozumieć zupełnie inaczej to, czego kiedyś nie potrafiłem zrozumieć. Natura nie przewidywała, że będziemy na tych koniach jeździć, że będziemy od nich wymagać jakichś skoków przez przeszkody i tak dalej. To my wymyśliliśmy to wszystko. No powiedziałbym, że taki trochę ludzki egoizm powoduje, że ludzie starają się nie przymykać oko i nie myśleć o tym, że ich zabawa, ich rozrywka odbywa się kosztem cierpienia konia. Te konie, które służą nauce, no niestety mają trochę mniej przyjemne życie, bo muszą tolerować na sobie adeptów, którzy nie zawsze zachowują się we właściwy sposób i sprawiają koniom niechcący trochę więcej przykrości. Ktoś kiedyś powiedział, że gdyby konie reagowały na ból tak jak świnie reagują na ból, to prawdopodobnie większość ludzi zajmujących się końmi by zmieniła swoje zajęcie, bo by musieli znosić bez przerwy kwikty, a konie po cichu cierpią. Bardzo lubię takie powiedzenie, które mówi, że nie ma trudnych koni, natomiast jest cała masa niedouczonych jeźdźców. To nie koń ma się nauczyć być człowiekiem i rozumieć na to, co się do niego mówi i odpowiadać na pytania, tylko żeby była jakaś komunikacja międzygatunkowa, to człowiek musi się nauczyć wielu rzeczy związanych z tym, jak funkcjonują konie. A który mit na temat koni najbardziej pana osobiście porusza? Mogę na następny zestaw pytań. No mnie na przykład wkurza ten mit strasznie, że konie lubią, że gdy się na nich jeździ. To nawet nie mit, to głupota. Który koń powiedział komuś, że lubi jak na nim jeżdżą? Jesteśmy w Baczynie, w gościnie u pana trenera Wojciecha Mickunasa, trzykrotnego uczestnika Igrzysk Olimpijskich i trenera jeździectwa. Ja się nazywam Magda Pawlak, jestem współautorką inicjatywy Follow the White Horse i filmu Koniak jest fakty i mity. Panie Wojciechu, panie trenerze, dziękujemy serdecznie za gościnę. Proszę powiedzieć, ile to już lat pan tutaj mieszka i ile lat żyje pan z końmi? Mieszkam tutaj od 91 roku, a moja przygoda z końmi zaczęła się 60 lat temu. Aż strach pomyśleć, że to tak długo. A czy to prawda, że właśnie tą pasją i miłością do koni zaraził pański ojciec Jan Mickunas, jeden z najlepszych jeźdźców Polski międzywojennej? No, tak to było, że wyssałem konie z mlekiem ojca. No jak się było synem takiego ojca, to trudno było nie spotkać na swoim życiu koni, chociaż
po wojnie mój ojciec z konieczności zajął się zupełnie czym innym, bo przed wojną był jeźdźcem i trenerem, a w ogóle zawodowym oficerem artylerii konnej, a po wojnie z przypadku został nauczycielem. Ale o koniach ciągle w domu się słyszało, rozmawiało się o koniach, były jakieś tam pamiątki, które przetrwały wojnie, były dwa albumy ze zdjęciami przedwojennymi. Gdzieś w rodzinie mojego ojca przetrwały dwa jego puchary z jakichś zawodów przedwojennych, także o koniach było w rodzinie cały czas, tak powiem, głośno. Natomiast w pewnym momencie, to było w 58 chyba roku, Polski Związek Jeździecki odkrył, że przeżył wojnę Jan Mickunas i zajmuje się zupełnie czym innym, w związku z czym namówiono ojca do tego, żeby wrócił do działalności związanej z końmi. Zaczął od tego, że przyjął funkcję sędziego, zaczął sędziować zawody. Jak mnie zabrał na zawody do Sierakowa i jak ja zobaczyłem na żywo te konie i powąchałem zapach stajni, to wiedziałem, że ja muszę po prostu. Ile miał pan wtedy lat? Pamięta pan? 13 lat miałem, jak pod moją presją ojciec zdecydował wziąć rozłam z nauczycielstwem i wrócić do pracy związanej z końmi. I tak trafiliśmy do stadniny koni Chyszów pod Tarnowem. I tam były moje początki jazdy konnej i pierwszy start w zawodach. Mój tata tam objął posadę kierownika zakładu treningowego koni eksportowych. Tak to się nazywało przy stadninie, gdzie grupa ujeżdżaczy zajmowała się szkoleniem koni, które potem były sprzedawane na aukcjach. A po roku pobytu w Chyszowie mój ojciec dostał propozycję objęcia posady trenera w ośrodku w Poznaniu na Woli. Tam działał też przedwojenny oficer kawalerii, znajomy kolega ojca z czasów przedwojennych, major Jan Mosakowski. I drugi też kawalerzysta, major Wiktor Oleński. I pan Wiktor Oleński zdecydował się przenieść do Warszawy i wtedy zaproponowano mojemu ojcu posadę w Poznaniu. I tam przeprowadziliśmy się do Poznania i ja tam spędziłem kilka lat. I to tata był pana trenerem? Tata pana trenował? Od początku był moim trenerem. Był ostrym trenerem? Był wymagający, chociaż ze mną nie miał łatwo, bo ja byłem z kolei trochę takim niepokornym dzieckiem i nie zawsze słuchałem ojca, co mi nie wyszło na dobre, bo wiele rzeczy przez to straciłem. Dopiero jak byłem już człowiekiem dorosłym, to sobie uświadomiłem, jak już ojca nie było na świecie, to sobie uświadomiłem, że mogłem dużo więcej skorzystać, gdybym bardziej słuchał, a mniej, tak powiem, wymyślał swoich rozwiązań. Ale tak to w młodości bywa. Ja dzisiaj sobie mówię, że gdybym był taki mądry, jak jestem, a taki młody, jak byłem, to byłoby zupełnie inaczej. No ale tak to już jest. A proszę powiedzieć, jak przebiegała pana kariera sportowa? No zaczynałem w tym w Chyszowie. Tam był przy stadninie klub sportowy. To wtedy właściwie LZS-y to było takie zrzeszenie ludowych zespołów sportowych i większość tych sekcji jeździeckich była właśnie zrzeszona w LZS-ach. Także moje pierwsze starty były w barwach klubu LZS Chyszów. Debiutowałem w Łącku na zawodach. Ile pan miał wtedy lat? Dość szybko, bo ja właściwie po niecałym roku trenowania już miałem pierwsze swoje starty. Jakoś ta nauka mi bardzo szła gładko i szybko. Łapałem kolejne etapy. I to były skoki? Skoki, bo WKKW w tamtych czasach było w Polsce i mój ojciec się w tym specjalizował przed wojną, więc na pewno bardzo chciał, żebym ja też kontynuował tą pasję i tak też było później,
ale tych zawodów bukakowskich było niewiele w sezonie, w związku z czym jeździliśmy też i konkursy skokowe, żeby po prostu startować, bo WKKW startowało się czasami 2-3 razy w sezonie. No i, a później następny etap to klub CV Poznań przez prawie 10 lat. Potem, jak już podjąłem decyzję zmiany stanu cywilnego, czyli zawarłem związek małżeński z moją żoną Zofią, którą się kiedyś tam poznaliśmy w szkole, to przeniosłem się do Racotu i z Racotu startowałem na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium, reprezentując klub LZS Racot. Jestem jedynym olimpijczykiem z Racotu. A sam start i wyjazd do Monachium? A sam start był też niezwykły, ponieważ no to też jest historia, którą jak dzisiaj opowiadam młodym ludziom, to nie bardzo wierzą, że tak było, bo ja wystartowałem w Igrzyskach Olimpijskich na koniu, na którym siedziałem od miesiąca i to był nasz wspólny debiut, czyli nie startowaliśmy wcześniej na żadnych zawodach. A stało się to przez przypadek, bo kolega, który na tym koniu jeździł, na miesiąc przed olimpiadą podczas treningu w Sopocie z innym koniem upadł i złamał nogę. W związku z czym wypadł z ekipy i został jego koń. Trener zdecydował, że ten koń będzie zastąpił moje dwa konie, bo ja miałem dwa konie w przygotowaniach, z czego jeden był młodym, mało doświadczonym, a drugi nie w pełni zdrowym, tak mówiąc w skrócie. W związku z czym, jak został po Zbyszku Ciesielskim koń, który był przygotowany super, wytrenowany, skaczący niesamowicie i zdrowy, no to logiczne było, że trzeba było połączyć go ze mną. No i sam start przebiegał bardzo niezwykły sposób i to było przeżycie, które mocno zawożyło na dalszą moją, że tak powiem, karierę trenerską i jeździecką i w ogóle zmieniło bardzo moje podejście do koni. Dlaczego? Co takiego się wydarzyło? Bo ten koń podczas startu w próbie terenowej, bo wtedy w KKW było bardzo, ten dzień, kiedy jechaliśmy cross, był rozbudowany bardzo, tam było kilka odcinków, to trwało wiele godzin i w sumie konie miały do pokonania 30 parę kilometrów, 36 kilometrów w czterech odcinkach. I podczas, jak się drugi odcinek, który się odbywał na torze wyścigowym, jak ja się na tym tenorze zjawiłem właśnie w tym miejscu, przejechaliśmy sobie 4 kilometry pierwszego odcinka tak rozprężeniowo, kłusując i troszkę galopując po drodze. I koń był suchutki, w ogóle niezmęczony, bo co 4 kilometry dla niego to był normalny spacer, rozgrzewka mała. I nagle, jak się zjawiliśmy na torze wyścigowym i ten koń się zorientował, w jakim jest miejscu, co go czeka, to dosłownie z sekundy na sekundę pojawił się na nim pot i do tego stopnia, że cały był w pianie, która pot ciekł z niego strumieniami, że można było podstawić jakąś miskę i mieć za chwilę pełną miskę potu. Tak się ten koń pocił, to był efekt stresu. A stres wywołany był sytuacją, w której się znalazł i wspomnieniami. Ja to potem dopiero wiedziałem dlaczego, ale w trakcie tego, co się działo, ja nie miałem pojęcia, co się dzieje. Jeszcze na domiar złego tor był zablokowany, bo jakiś Holender się przewrócił z koniem i nie mogli tego konia z przeszkody wydostać, w związku z czym ja musiałem czekać na swój start. Normalnie powinienem natychmiast po zakończeniu pierwszego odcinka wejść do boksu startowego i wystartować. Tymczasem kazali mi czekać. I oczekiwanie na start w tej sytuacji, która tego konia tak bardzo stresowała,
doprowadziło do tego, że ja straciłem kompletnie panowanie nad tym koniem. On wyczyniał takie rzeczy, że wszyscy dookoła uciekali w popłochu, bo on chodził na dwóch nogach. Ja się modliłem, żeby w ogóle się na nim utrzymać. Nie miałem szans jakkolwiek powodowania nim. I tak to trwało ileś tam minut, aż mnie zawołali do boksu startowego, a ja nie mogłem do tego boksu dotrzeć, bo ten koń był gotów się przewrócić na plecy, zabić mnie, zabić wszystkich dookoła. I w końcu ktoś tam podszedł, jakiś człowiek nieświadomy tego, co się dzieje, z uwiązłem i jakoś mi pomógł, że tego konia już nawet sędzia zezwolił mi na tak zwany lotny start, czyli nie wymagał, żebym ja się w tym boksie zatrzymał, bo wiedział, że się nie zatrzyma ten koń, tylko tam machnął chorągiewką i wystartowaliśmy. To był po prostu, ten koń jak ruszył, to od razu miał na liczniku szybkość kosmiczną. I 3600 tego odcinka z 12 przeszkodami pokonaliśmy tak, że były 22 sekundy za szybko, kiedy inni mieli problem, żeby się zmieścić w normie czasu. Ale pokonywał te przeszkody? Pokonywał te przeszkody. Ja przy każdej przeszkodzie miałem wątpliwości, czy przeżyjemy, ale jakoś przeżyliśmy. To były bardzo takie płaskie, długie skoki. Takie. No i jakoś dotarłem do mety tego odcinka. Po czym miałem się udać na kolejny odcinek, który miał 15 kilometrów, a ja nie mogłem tam trafić, bo ten koń nie dał się w ogóle nigdzie poprowadzić. On wszedł sobie w obranym kierunku. Po drodze się zjawił żywopłot w wysokości 3 metrów, taki okalający tor. Przeszliśmy go na przestrzał, bo ja nie byłem w stanie nic zrobić. Po drugiej stronie żywopłotu weszliśmy w pole ziemniaków, więc bojąc się, że ten koń się w tych radonkach tak zwanych potknie, bo szedł w poprzek, zeskoczyłem z niego. No jak ja zeskoczyłem, to on zaczął iść prosto tak, taką radonką między dwoma, taką bruzdą między tymi ziemniakami. To ja skoczyłem z powrotem na niego i tak skończyło się to pole i tam była droga, gdzie trzeba było skręcić w prawo, ale ja nie byłem w stanie skręcić w prawo, bo koń szedł prosto dalej w kukurydzę. Był w totalnym amoku i przez tą kukurydzę się przedzieraliśmy. Ja nie wiedziałem w ogóle, gdzie są strony świata, ale jakoś szczęśliwie wyjechaliśmy z kukurydzy akurat tam, gdzie był pierwszy punkt kontrolny, gdzie siedział sędzia i trzeba było przejechać między czerwoną a białą chorągiewką. Tam. Ten sędzia się zerwał z krzesła, wystraszony, to pomyślał, że cwany Polak sobie pojechał na skróty, a ja po prostu nie miałem żadnych innych możliwości. No i jak się znaleźliśmy na drodze, to ta droga jakoś tak go pociągnęła, że już dalej jechaliśmy drogą. No po drodze jeszcze miałem próbę, musiałem trochę podgonić, bo widziałem na zegarku, że się spóźniamy, że to się spóźni, więc musiałem go uruchomić do galopu. Jak go uruchomiłem do galopu, to potem nie mogłem wyhamować. I tak jakoś dotarłem pokonaliśmy te 15 kilometrów. Przyjechaliśmy do startu, do krosu i tam trener przyszedł z propozycją, że mnie wycofa. No ale ja nie po to tyle lat ciężko pracowałem, żeby się wycofać, więc powiedziałem, że ja się nie zgadzam, jadę. No i po 10 minutach zawołali do boksu startowego, tylko w miarę się uspokoił, sprawdzili, zdrowy fizycznie, nic mu nie dolegało i wystartowałem. No i skakał po drodze potężne przeszkody. A ja czułem, że nie bardzo mam tam na górze coś do powiedzenia, że po prostu jakbym chciał, żeby on trochę zwolnił, to nie mam narzędzi do tego, bo on idzie tak jak on. Jakoś mi się udawało trafiać na te przeszkody. On skakał do momentu, kiedy już pojawiła się w drugiej części krosu była przeszkoda wodna. Dzisiaj wodne przeszkody to jest 20 cm wody i równiusieńkie dno. W tamtych czasach to były normalne sadzawki, do których się wskakiwało, więc
Tam była taka sadzawka, do której należało wskoczyć przez przeszkodę. Jak mam takie zdjęcie, gdzie lądujemy w wodzie i widać tylko jego głowę i moją głowę. Reszta jest pod wodą, więc tam było około metra na pewno, a jeżeli nie więcej głębokości. Po czym kawałek galopu w tej wodzie i wyskok przez następną przeszkodę. I to go kosztowało już tyle sił, że po tej przeszkodzie zaczął zwalniać. I do każdej przeszkody już czułem, że coraz trudniej. I w końcu na 23 przeszkodzie, przed 23 się zatrzymał. Wyłamał czy zatrzymał? Zatrzymał się, tak jakby się paliwo skończyło. I oddychał bardzo, tak jak bardzo zmęczony koń oddycha. Ale stał nieruchomo, także ja nic nie mogłem tam na górze zrobić. Dopóki następny koń nie przyjechał, to wypuszczali nas na cross co 5 minut, czyli tyle musiało to trwać. Jak następny koń obok mnie przegalopował i skoczył tą przeszkodę, to ten mój tenor nagle stęknął i ruszył stępem. Myślałem, że może jeszcze spróbuję najechać jeszcze raz, ale jak próbowałem skręcić czy uruchomić go do galopu, to on znowu stanął i znieruchomiał. I dysząc bardzo stał dalej. No i w końcu sędzia podszedł i mi oświadczył, że jestem wyłączony po niemiecku i że muszę konia teraz do samochodu załadować. Bo od skrosu do stajni było około 15 kilometrów. I tak tam ogłoszono nam, że jak któryś koń nie skończy, to będą samochody, które będą odwoziły. A ten koń, jego jeden z problemów to było właśnie załadunek do jakiegokolwiek transportu. To czasami trwało godzinami, zanim się udało go namówić, żeby wszedł. Ja zdając sobie z tego sprawę, próbowałem temu Niemcowi wyjaśnić, że ja nie mogę być łamaną niemieckczyzną, powiedziałem mu, że diese Pferd ist bisschen verrückt, ich muss spazieren gehen nach Stall. Na to Niemiec uparcie powiedział, że nein, że muszę do samochodu. Za trzecim razem już straciłem cierpliwość i wytłumaczyłem mu, używając słów nieparlamentarnych. I oddał spokój i pojechałem sobie wstępem do domu. I tak się skończyła moja olimpiada. A jak się potoczyły dalsze losy tego konia? No niestety, już więcej dwukaka mu nie startował. Jeszcze Zbyszek tam na nim jeździł jakieś konkursy skoków. I spotkałem tego konia następnym razem w 76 roku, czyli po 4 latach. W Książu, w stadzie Ogierów, gdzie tam debiutowałem jako prowadzący zajęcia na kursie instruktorskim i zobaczyłem w stajni konia, który wydawało mi się, że go znam. No i jak się popytałem, co to za koń, to się okazało, że to tenor, który w drodze do Włoch, sprzedany włoskiemu kupcowi, w drodze do Włoch się tak w transporcie pokaleczył, że musieli go wyładować i zostawić go w tym Książu. I tak potem słyszałem, że nie dojechał już do tych Włoch. Przy kolejnej próbie transportu skończyło się tragicznie. A co się okazało? Czego on tak się wtedy przestraszył? No ja po powrocie do domu zacząłem się zastanawiać, jak to się dzieje. Co się dzieje w mózgu konia, że on się tak zachowuje? Skąd się biorą te zachowania? Co nim motywuje? Jak on ten świat widzi. No i zacząłem dociekać, śledzić jego historię, no bo to był koń 10-letni, więc już trochę na tym świecie żył i trochę doświadczeń mają. Zacząłem sobie przypominać też, przypomniałem sobie go ze startów pod innymi miejscami, bo zanim trafił do Zbyszka Cieśniewskiego, to dosiadali go też inni. No i zaczęło mi się to układać. Wniosek był jeden, że ten koń niestety trafiał na ludzi, którzy nie powinni w ogóle zajmować się końmi. Ja uważam, że jest taki, niestety jest taka kategoria ludzi, którzy powinni mieć sądownie zakazane zbliżanie się do koni na odległość mniejszą niż 50 metrów. Z jakiego powodu?
No, bo się nie nadają do tego. W ogóle nie powinni pracować ze zwierzętami. Bo używają przemocy? No bo to właśnie, bo traktują konie przedmiotowo, a ponieważ to tak jest niestety w życiu, że jak że tam, gdzie brakuje wiedzy i umiejętności, to pojawia się frustracja, która za chwilę zamienia się w przemoc. I tak też było. Stąd istnieje takie określenie jak trudne konie. To są właśnie te konie, z którymi ludzie sobie nie potrafią poradzić. Jak sobie nie radzą, to popadają powoduje to u nich frustrację. Jak to? Człowiek sobie nie może poradzić ze zwierzęciem? I bardzo blisko, od tego jest bardzo blisko do użycia przemocy i środków przymusu. A to w pracy z końmi nie powinno mieć miejsca, bo to do niczego dobrego nie doprowadzi. I ten koń miał niestety takiego pecha, że już jako młody taki 2,5-letni ogier trafił do zakładu treningowego, gdzie w programie tego zakładu było tak, że te konie musiały przynajmniej 2 razy wystartować w wyścigu przeszkodowym w Sopocie. No i tam okazało się, że na te noże nikt nie był w stanie tego wyścigu ukończyć, bo tenor się zabierał z jockeyem i, jak to mówili, wywoził go do morza, czyli szedł prosto tam, gdzie teraz jest zbudowany ten wielka hala sportowa, to tam były działki takie i tam kierunek morza. Wszyscy tutaj galbowali po torze, a ten koń szedł tam. I nie było na co w sobie. Więc zakładali różne przedziwne patenty, które miały dać szansę człowiekowi, żeby jednak zapanował. Nic to nie pomagało. No, nie ukończył tego zakładu treningowego, został wykastrowany, no i jako taki, no, potencjalnie koń rokujący, że tak powiem, na konia sportowego, bo i pochodzeniowo, i eksterierowo, i wszystko to był świetny koń. To trafił do tak zwanego sportu. No i tam też nie miał lekko. Też to dostawał popalić za to, że był koniem, jak to mówią, trudnym. A ja bardzo lubię takie powiedzenie, które mówi, że nie ma trudnych koni, natomiast jest cała masa niedouczonych jeźdźców. Te trudne konie to są te konie, które stawiają człowiekowi dużo wyższe wymagania niż przeciętny. W związku z tym, jak człowiek nie jest w stanie sprostać tym wymaganiom, to powinien sobie dać spokój i zająć się czym innym. Mnie te trudne konie najwięcej w życiu nauczyły właśnie. No i to ta moja przygoda olimpijska mnie skłoniła do tego, żeby zacząć poszukiwać odpowiedzi na wiele pytań. Właśnie prześledziłem jego cały życiorys, karierę. Już tam znalazłem sporo odpowiedzi, a potem zacząłem szukać w literaturze wyjaśnień, jak to zwierzę pod tytułem koń funkcjonuje. Jak pracuje jego mózg, jak pracują jego zmysły, co nim kieruje, dlaczego, jak. No i to mi bardzo pomogło. Wiele rzeczy mi się wyjaśniło i już wiedziałem, czego nie powinno się robić, a jak należy rozwiązywać problemy, które się pojawiają, bo się pojawiają, bo tak to jest. Jesteśmy, człowiek jest i koń, to są dwa zupełnie bardzo różniące się od siebie żywe organizmy. Żeby to wspólnie funkcjonowało, to człowiek musi się wspiąć na wyżyny, człowiek musi wiele rzeczy poznać, wiele rzeczy zrozumieć i wiele rzeczy się nauczyć, bo koń jest tylko koniem. Historia, którą powiedziałem, tego mojego startu niezwykłego na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium była opisana w 1986 roku. Wydana została taka książka Ludzie i konie, sport jeździecki na Poznańskiej Woli. Pani Maria Chaminowska napisała tą książkę. Tu jest dużo ciekawych bardzo informacji, życiorysów, ciekawych ludzi i między innymi jest historia mojego startu olimpijskiego zatytułowana Krótkie spięcie. To, co przeżyliśmy z tenorem podczas olimpijskiego krosu.
A czy były jeszcze jakieś konie w pana życiu, poza tenorem, które bardzo na pana wpłynęły i które szczególnie pan zapamiętał? Oj, było tych koni dużo, bo przez 60 lat, jakbym policzył wszystkie konie, z którymi miałem do czynienia, to zbierałoby się ich. Myślę, że parę setek. Ale były takie szczególne. Jak byłem młodym człowiekiem, miałem 18-19 lat, to dosiadałem takiego ogiera gnianego o imieniu Hannibal, a dla przyjaciół Heniek. I z Henkiem miałem dużo fajnych sukcesów. Wygraliśmy Mistrzostwa Polski Juniorów, potem medal w Mistrzostwach Polski Seniorów też się trafił. I to był okres, kiedy byłem młody i nie zawsze zachowywałem się w sposób, że tak powiem, no jak to w młodości. Czasami wracałem późno do domu, bardzo późno. I żeby nie denerwować rodziców, to skręcałem do stajni i rano stajenni przychodzili na 6 na obrządek i zastawali mnie śpiącego razem z Henkiem w boksie. No, tak się nam zdarzało parokrotnie. A on tak zawsze się położył, żeby, broń Boże, mnie nie naruszyć. Tak. I czasami było tak, że przychodzili, cicho stawali gromadnie, patrzyli, jak my śpimy tam, żeby... Nie było wtedy telefonów, nie można było zrobić filmu ani zdjęcia, ale to była taka swego rodzaju sensacja w tej stajni, że Wojtek śpi z koniem. Potem był taki moment związany też z tym koniem, że nie widzieliśmy się 7 lat, bo on został wycofany ze sportu i wrócił do stadniny, do Posadowa, gdzie był ogierem, jak to mówią, czołowym, tak nazywali ogiery, które były reproduktorami w stadninie. I ja kiedyś przejeżdżając niedaleko Posadowa, sobie pomyślałem, że skręcę, zobaczę, co tam w Posadowie, może Heniek jeszcze jest. I wszedłem do stajni i wszedłem i od drzwi zawołałem Heniek, a on 20 metrów dalej się odezwał, więc po 7 latach rozpoznał mój głos, co było bardzo sympatyczne. Tak, a jakie były dalsze jego losy, pamięta pan? No już dawno nie żyje, bo to już było, to były lata 60., więc później trafił do stada ogierów i tak jak niestety większość koni w tamtych czasach, jak kończyła się ich, że tak powiem, okres życia, którym coś mogły wnieść, to niestety lądowały, przykro powiedzieć, ale rzeźni po prostu. Czy teraz też się tak dzieje? To jest hodowla koni państwowych na przykład? Nie jestem pewien w 100%, ale podejrzewam, że jeszcze się takie historie dzieją, bo po prostu nie wiadomo, co z takim koniem zrobić. Prywatni właściciele już coraz częściej, jak koń się starzeje i czy jest po kontuzjach, które go wykluczają ze sportu, czy w ogóle z użytkowania pod siodłem, to tak brzydko, nie lubię tego określenia, no to szukają miejsca, gdzie taki koń mógłby sobie spokojnie dożyć starości i w naturalny sposób ten świat opuścić. Dlatego właśnie tutaj moja córka prowadzi taki pensjonat, gdzie jest kilkanaście takich emerytowanych koników. Najstarsza ma 35 lat. Edzia jeszcze sobie chodzi po pastwisku i jest szczęśliwa i żyje. Trzeba już jej trochę paszę inną tam komponować, bo ma kłopoty z gryzieniem, ale żyje w dobrej formie. Natomiast w takich sytuacjach, gdzie ludzie muszą się rozliczać z wydatków, no to utrzymywanie konia, który tylko stoi i żyje, a już nie jest w stanie, tak powiem, zapracować na swój żywot, to prawdopodobnie jeszcze jest tak, że się decydują ludzie na to, żeby ten... I często jest tak, że sprzedają tak zwanemu handlarzowi, żeby samemu w tym nie uczestniczyć. A są tacy ludzie, którzy skupują
takie konie po to, żeby je potem odsprzedać do zakładów mięsnych, które prowadzą ubój zwierząt i zamieniają je na, albo w celach konsumpcyjnych, albo zamieniają je na pasze dla psów. I prawdopodobnie część koni tam tak trafia do tych ubojni, niestety. Nikt nie zna tych liczb i nikt nie zna tych danych dokładnie. Nikt nie zna tych danych. Są kraje, gdzie jest bardzo popularne mięso końskie jako w celach spożywczych. To Francuzi, Włosi jedzą. No, tam też trafiają konie. Polacy nie jedzą, ale wysyłają na rzeź. Tak jest. A co takiego ważnego wie pan dziś o koniach, czego nie wiedział pan, zaczynając w ogóle z nimi swoją przygodę? Jakaś taka najważniejsza rzecz dla pana? Właściwie najważniejszą rzeczą, która mi otworzyła wiele furtek w zrozumieniu koni, to była świadomość, którą posiadłem pewne, już nie pamiętam kiedy to było, ale jak posiadłem świadomość, od kiedy na planecie Ziemia żyją konie, to był moment, który mi bardzo, bardzo ułatwił wiele rzeczy, bo mi właśnie pootwierał wiele szufladek. Zacząłem rozumieć zupełnie inaczej to, czego kiedyś nie potrafiłem zrozumieć. Co na przykład? No to, że dlatego konie przetrwały 50 milionów lat, że tak się toczyła ich ewolucja, właściwie z jednym tylko celem, żeby się nie dać upolować. I wszystko w koniu rozwijało się w tym kierunku. Natura nie przewidywała, że będziemy na tych koniach jeździć, że będziemy od nich wymagać jakichś skoków czy przeszkody i tak dalej. To my wymyśliliśmy to wszystko. Wyścigi, sulki, kłusaki, to wszystko jest ludzki pomysł. Natura przygotowywała konia do tego, żeby przetrwał. Dzięki temu, że koń posiadł niezwykłe umiejętności przystosowywania się, to jest w stanie sprostać wymaganiom, które my wymyślamy. Ale warunek jest jeden. No, trzeba rozumieć, co kieruje koniem. Zdecydowana większość problemów, jakimi się ludzie spotykają obcujący z końmi, wynika z tego, że właśnie zupełnie zmieniliśmy koniom ich środowisko, a one nauczyły się miliony lat rozwiązywać problemy w sposób dla nich właściwy, czyli dla zwierząt, które zawsze żyły w nieograniczonej przestrzeni. A my je ciągle zamykamy gdzieś. Grodzimy im pastwiska, do boksu chowamy tym. W związku z czym one, żeby się w tym nowym życiu odnaleźć, muszą modyfikować swoje zachowania. Tak jak w naturze to były zwierzęta, które generalnie unikały konfliktów, bo zawsze można było pójść gdzieś, gdzie i odejść od tego problemu. Tak w cywilizowanym świecie pojawiają się zachowania, których by nie było wtedy, gdyby koń miał szansę odejść z tego miejsca, a nie tkwić i rozwiązywać. Stąd agresja u koni. To wszystko są rzeczy prowokowane przez ludzi. I to wygląda w ten sposób, że ludzie swoim postępowaniem zmuszają konie do zachowań, z którymi potem ludzie mają problem i próbują je zwalczać. A wystarczy tylko dobrze rozumieć te zwierzęta, to się uniknie konfliktów niepotrzebnych. A jak ta nowa świadomość dotycząca tego, jakie są konie, wpłynęła na pana dalsze życie i na dalsze relacje z koniem? No, miał olbrzymi wpływ, bo dzięki temu, że zacząłem się interesować bardziej historią tych zwierząt,
i wszystkim, co się wiąże z nimi, czyli i ich anatomią, i ich fizjologią, i tym jak to wszystko mi pomagało w codziennej pracy z tymi końmi, bo ja dużo więcej o nich wiedziałem, w związku z czym dużo łatwiej mi było się z nimi dogadywać, mówiąc trywialnie. Ale stał się pan właśnie bardziej wymagający, czy bardziej pobłażliwy dla nich? Nie, ani jedno, ani drugie, bo to nie na tym rzecz polega, tylko świadomość, z jakim zwierzęciem się ma do czynienia, jak ono funkcjonuje, co nim kieruje, jak działają jego zmysły. To pozwala człowiekowi dostosować swoje zachowania. To nie koń ma się nauczyć być człowiekiem i rozumieć na to, co się do niego mówi i odpowiadać na pytania, tylko żeby była jakaś komunikacja międzygatunkowa, to człowiek musi się nauczyć wielu rzeczy związanych z tym, jak funkcjonują konie. Żeby móc się z nimi bezkonfliktowo, a wręcz nawet zaprzyjaźnić i żeby ten kontakt dwóch żywych istot dla obydwu stron był w miarę przyjemny. A proszę powiedzieć, jak pan ocenia stosunek ludzi do koni na przestrzeni wieków i obecnie? Jak to się zmieniało, jaki on jest, jak to pan widzi? Oj, to jest temat bardzo rozległy, bo historia kontaktów ludzko-końskich to jest około 10 tysięcy lat. W związku z czym, bywało bardzo różnie. Przez tysiąclecia koń towarzyszył człowiekowi i służył człowiekowi. Służył jako siła pociągowa od momentu, kiedy wynaleziono koło i zaczęto te konie zaprzęgać i one musiały ciągnąć coś tam za sobą. To była główna rola koni. Po prostu pracowały dla człowieka. Był długi okres, kiedy konie uczestniczyły w wojnach, które rozpętywali ludzie. I nie było to lekkie życie koni. Wystarczy sobie uświadomić, że podczas wyprawy Napoleona na Rosję życie straciło około 350 tysięcy koni. Nikt nie pytał, czy mają ochotę iść na wojnę i ginąć. Tam musiały. Tak było. I to trwało tysiącami lat. I w niektórych miejscach na ziemi dalej tak jest, że konie po prostu są traktowane jako rzecz niezbędna do... Mają służyć człowiekowi. Specjalnie się ludzie nie przejmują, jakim kosztem te konie służą. Czy służą do pracy, czy służą do zabawy. Bo dzisiaj gdzieś tam w Afganistanie zabawa pod tytułem buskashi jest tradycyjną formą rozrywki, a wystarczy popatrzeć, jak tam wyglądają konie w trakcie tej zabawy. Jak się przyjrzeć, co one mają w pyskach i jak na to reagują, to ciarki na plecach. Ile tam jest bólu i cierpienia, dlatego żeby gawieć się mogła pobawić. A jak jest we współczesnym sporcie, we współczesnej rekreacji? W sporcie i w rekreacji, powiedziałbym, z doświadczenia mojego 60-letniego, jest coraz lepiej, ponieważ coraz większa jest świadomość ludzi. I coraz częściej ludzie traktują konie mniej przedmiotowo, bardziej jako właśnie zwierzęta towarzyszące, tak jak traktują się psy od lat. A czy jazda pod siodłem, czy udział w zawodach sportowych, to nie jest forma pracy też tych koni? To jest forma pracy na pewno, bo to wszystko wiąże się z wysiłkiem fizycznym. Ale wysiłek fizyczny racjonalnie dawkowany nie musi być szkodliwy, wręcz przeciwnie. W stajniach, w pensjonatach tyle kulawych koni. Bo brakuje świadomych ludzi. To jest jedno. A po drugie, niestety ludzie mają taką przypadłość, że jak w grę wchodzą pieniądze,
no to często dochodzi do nadużyć niestety, albo do przymykania oka na pewne sprawy, bo trzeba zarobić. A co pana najbardziej razi we współczesnym podejściu do koni? Tego obecnie. Co chciałby pan zmienić? Co chciałby pan poprawić? Myślę, że ciągle świadomość ludzi jest niedostateczna. Świadomość w sensie wiedzy, z jakimi zwierzętami mają do czynienia, jak one funkcjonują, jak one odczuwają wiele rzeczy. No powiedziałbym, że taki trochę ludzki egoizm powoduje, że ludzie starają się nie przymykać oko i nie myśleć o tym, że ich zabawa, ich rozrywka odbywa się kosztem cierpienia konia. A co konkretnie? Czy mógłby pan podać jakieś przykłady? No, chociażby taki najprostszy przykład to jest sprawa, przecież wiadomo, wszyscy wiedzą, że na zawodach jeździeckich funkcjonuje kontrola dopingowa. Dlaczego? No bo ludzie bardziej sobie cenią sukces niż dobro tego zwierzęcia. Pojawia się kontuzja, która nie wyklucza całkowicie konia ze startu w zawodach, no to jest pokusa, żeby ją jakoś tam przykryć środkami jakimiś niedozwolonymi, żeby tylko jeszcze wystartował, jeszcze coś wygrał, żeby ten jeździec też jakiś zyskał kolejny medal, czy kolejny puchar, czy kolejne pieniądze, bo za tym wszystkim też są pieniądze. No a to, że to się odbywa kosztem tego zwierzaka, którego nikt nie pyta, czy on ma ochotę w tym brać udział, to się jakoś na to nie zwraca uwagi. A jeśli chodzi o taką jazdę rekreacyjną, pan też trenuje wiele osób, zarówno sportowców, jak i osoby, które jeżdżą bardziej rekreacyjnie, czy jest coś takiego, co pana najbardziej boli? No myślę, że w tej dziedzinie użytkowania koni też się zmienia na lepsze. Już coraz więcej jest ludzi, którzy uwzględniają interes konia w tej zabawie, czyli nie dopuszczają do tego, żeby ten koń nadmiernie był eksploatowany, żeby używano niewłaściwego sprzętu, który powoduje jakiś dyskomfort u konia, jakieś wadliwe siodła, które gniotą, obcierają i tak dalej. Ktoś kiedyś powiedział, że gdyby konie reagowały na ból tak jak świnie reagują na ból, to prawdopodobnie większość ludzi zajmujących się koni by zmieniła swoje zajęcie, bo by musieli znosić te czerwy kwik tych. A konie po cichu cierpią. W związku z tym czasami właśnie to powoduje, że ludzie udają, że nie, albo udają, bo nie zauważają, że coś jest nie tak. A który mit na temat koni najbardziej pana osobiście porusza? Mogę na następny zestaw pytań. No, mnie na przykład wkurza ten mit strasznie, że konie lubią, że gdy się na nich jeździ, tak? Mnie osobiście. I że konie są do tego, żeby jeździć. To nawet nie mit, to głupota. Który koń powiedział komuś, że lubi, jak na nim jeżdżą? Wiem, że był też trzeci moment taki kluczowy w pana życiu, kiedy przeczytał pan pewną książkę i wówczas również był to taki kolejny etap pana zmiany dotyczącej postrzegania tego, jakie są konie i jak się z nimi obchodzić. Jaka to była książka? Nie tyle to lektura tej książki spowodowała zmianę, ile mnie utwierdziła w tym, że te moje przemyślenia i te moje wnioski z poprzednich doświadczeń są właściwe. A to była pierwsza książka Monty Robertsa, Człowiek, który słucha koni. Dostałem ją w momencie, kiedy miałem właśnie jechać do Warszawy pociągiem i ucieszyłem się, będę miał lekturę, czyli poczytam w pociągu. Wsiadłem w Poznaniu do pociągu Lech, otworzyłem tę książkę i mnie tak pochłonęła, że
Oderwałem się po przeczytaniu jej, jak to mówię, od deski do deski, to się okazało, że pociąg stoi na stacji Warszawa Wschodnia już dobrych kilkanaście minut, dalej nie jedzie. Wszyscy wysiedli, a ja nadal czytałem. Tak mnie to wciągnęło. No, a co pana najbardziej w tej najbardziej książce poruszyło? Poruszyło to, że czytałem relacje człowieka, który jak mało kto miał niezwykłe doświadczenia z końmi, związane z tym, gdzie żył, w jakich czasach, w jakich okolicznościach. No, trudno sobie wyobrazić ciekawsze doświadczenia, jak możliwość obserwowania dziko żyjących mustangów miesiącami. Tak, a tak to było w wypadku Montego. No, bardzo mnie to ucieszyła ta lektura tej książki, bo znalazłem potwierdzenie wielu rzeczy, których już wcześniej, o których wcześniej myślałem, że jak to tak jest. Na przykład? No, dotyczących tego właśnie, co to są za zwierzaki, ze zwierzęta, jak one postrzegają świat, czym się kierują, jakie są relacje między nimi, w związku z tym, do czego one, jakie stawiają wymagania człowiekowi. W tej książce też było bardzo dużo o przemocy człowieka w stosunku do koni i to było właściwie z mojej perspektywy historia człowieka, który się tej przemocy powszechnej sprzeciwił. Tak, tak, bo on jako dzieciak żył w czasach, kiedy przemoc była rzeczą normalną. Tam stosowano brutalne metody wobec tych mustangów, które miały służyć kobojom potem do pracy. Przecież nawet określenie angielskie broken to ride, czyli koń, który się nadaje jazdy, to jest koń złamany do jazdy. Broken to ride. Zresztą polskie określenie zajeździć konia też brzmi dość mało sympatycznie. No i w Stanach też kowboje nie stosowali metody dość drastyczne wobec koni, które miały im potem służyć do pracy. A co by pan powiedział osobom, które chcą rozpocząć swoją przygodę z koni, na przykład rodzicom, którzy koniecznie chcą wysłać dzieci, aby nauczyły się jeździć konno, bo tak naprawdę widzą jakby tą relację człowieka i konia tylko przez pryzmat właśnie tego, że na konia się wsiada i uczy się na nim jeździć. To jazda konna jest bardzo piękną rozrywką i może dostarczyć wspaniałych wrażeń. Człowiekowi czy koniowi? Człowiekowi głównie. Przy czym koń niekoniecznie musi z tego powodu cierpieć. Wszystko to zależy od świadomości ludzi. Ale nauka dosiadu trwa ile lat? Jak pan ocenia? Porządnego dosiadu, takiego, żeby siedzieć na koniu i nie przeszkadzać mu. To trudno tak jednoznacznie określić. To wszystko jest dość skomplikowane. Jednym to przychodzi łatwiej, drugim trudniej. Ale to może zająć rok, czy bardziej 10 lub 20 lat? Może zająć rok, może zająć kilka lat. Są tacy, którzy uczą się już i uczą i nigdy się nie nauczą, bo po prostu nie mają do tego predyspozycji. Bo jak do wszystkiego, tak i do tej zabawy, to trzeba mieć predyspozycję. Teraz coraz częściej widuje się, że do nauki i jazdy używa się trenażerów, czyli niekoniecznie żywego konia, tylko urządzenia, które imituje ruchy konia, dzięki czemu oszczędza się trochę konie, bo te konie, które służą nauce, no niestety mają trochę mniej przyjemne życie, bo muszą tolerować na sobie adeptów, którzy nie zawsze zachowują się we właściwy sposób i sprawiają koniom niechcący trochę więcej przykrości. Ale jakie to są przykrości? No, to jest tego, że jak ktoś na górze ma problemy z równowagą, no to koń się czuje tak jak człowiek, który ma pleca, który mu lata z przodu do tyłu, z boku na bok, to wymaga wysiłku, żeby się jakoś w tej równowadze odnaleźć. Nie? A przy jeśli tym, ma niestabilną... Przy tym jeszcze właśnie próbuje tą równowagę jakoś tam podzyskać, używając rąk, bo to jest naturalna rzecz. My jesteśmy... Nasze ręce są aktywne i potrzebujemy tych rąk, więc adept jeździecki też próbuje sobie rękami pomóc, a ręce na końcu są połączone z wędzidłem, które jest w bardzo czułym miejscu konia, czyli w jego pysku. Jak te ręce bezwiednie za te wodze tam
pociągają, no to koń też ma niezbyt przyjemne odczucia. Więc... Ale jakie to są odczucia? Czy to jest ból? No, na pewno ból, no, bo kontakt metalu z wnętrzem pyska no, powoduje, że tam te receptory czuciowe są mocno drażnione. Czyli jeżdżąc konno, tak naprawdę w sposób niedoskonały, mając niedoskonały dosiad, nie siedząc w równowadze, sprawiamy koniom fizyczny ból. Nie zawsze, ale często. I znowu, gdyby konie reagowały na ten ból jakimiś wyraźnymi sygnałami, to im by było lżej, a ludzie by prowokowało do tego, żeby się zastanowić, czy czegoś nie trzeba zmienić czasami. No, a ponieważ nie reagują, no to jest jak jest.